Siemanko wszystkim, ja jestem Kasia i dzisiaj kolejny dzień w Minecraft. Hejcia, hejcia, dzisiaj będzie coś mega, mega super. Zobaczcie, dzisiaj z tego domku będę się przeprowadzała, a w sumie jeszcze będziecie ze mną kończyli do tego domku. Ten domek właśnie robiłam dzisiaj praktycznie cały dzień, naprawdę przyrzekam wam, szukałam surowców, musiałam go, wszystkie surowce jakby nauczyć się przerabiać, przepalać, inne rzeczy robić i naprawdę dzisiaj cały dzień mi zjadło to, aby powstało w sumie tylko dwa pomieszczenia, ale powstanie dzisiaj z wami jeszcze trzecie. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda w środku? Ja wiem, że wy chcecie, dlatego idziemy i będę was najpierw oprowadzać, a później zrobimy, w sumie dokończymy tą moją willę, bo ja to szczerze mogę nazwać willą, naprawdę, mi się to tak podoba, że wow, no zobaczcie, jak to wygląda. Specjalnie wybrałam miejsce na tej górce, tak abym miała blisko mój ogródek, w ogóle powiększyłam mój ogródek. Zobaczcie, tu rosną dynie, wow, dynie. Tu są jakieś chyba marchewki, tam są buraki, marchewki jakieś. Tu mam jeszcze jejku, kaktusa, wypadło mi to z głowy, au, kaktus mnie bije. Tu mam jeszcze zboże, pszenicę, tu mam ziemniaki, no i to wszystko co było, wszystko co było. Wszyscy co są ze mną od początku to wiedzą, czyli dzisiaj zmieniam ten domek na ten domek i już nie mogę się doczekać, aż wam pokażę, jak go zrobiłam. Więc jeśli chcecie zobaczyć, no to zostańcie do końca. Dobra, zaczęłam właśnie od wejścia, chciałam białe, więc wybrałam kwarc. Najgorzej było znaleźć ten kwarc, naprawdę, to była masakra jakaś, żeby zdobyć wszystko to, co dzisiaj użyłam. Uwierzcie, że ja siedzę tu od 8 chyba, a jest koło 16. I cały czas to jakby przerabiam, tworzę, więc jeśli ktoś chce wiedzieć, jak coś powstało, to po prostu pisze w komentarzu i ja mu odpowiem, albo może ktoś mu odpowie, więc zaczynamy. Wchodzimy, tu właśnie jest kwarc, wszystko, kwiatki w ogóle moje się w końcu przydały, te, które zawsze przywoziłam z różnych wypraw, wszyscy się śmiali, że Kasia zbiera kwiatki, a dzisiaj się przydały. Zobaczcie, jakieś drzewka takie, no nie wiem, takie krzaczki. Tutaj mamy wejście, okej, i wchodzimy, zrobiłam z żelaza, słyszycie? No, z żelaza to wejście, ale stwierdziłam, że dobra, raz się robi chatę, ja chcę zrobić ją porządnie, więc zobaczcie, tu jest pierwszy pokój i przeszklony bok, cały bok mamy przeszklony, cała ściana jest przeszklona i widać tutaj, no, kawałek Wojanowic, więc mega. Zobaczcie, to na ścianie to jest beton. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak zrobiłam beton, to nie jest naprawdę trudne, uwierzcie, to nie jest trudne, tak na jakie w sumie to wygląda, to dajcie coś w komentarzu, z chęcią wam pokażę, ponieważ to nie jest wcale takie trudne, a ja dzisiaj, no, dosyć tych dużo surowców nazbierałam, dlatego ten beton się przydał. W sensie, betonu się jakby nie... Trzeba go zrobić samemu, to nie jest tak, że on się wydobywa, tylko po prostu trzeba go zrobić samemu, więc zobaczcie to. Mi się mega podoba ta ściana, on jest taki jasny, więc ten beton, ale do góry mam trochę inny. Do góry jest taki ciemniejszy, szary, więc chcecie to wejdźmy tam. Tu mam doniczki tam z kaktusikami, właśnie po to je sadzę, żeby później je w doniczkach powsadzać gdzieś. Tu jest ogólnie piaskowiec zwykły, więc po prostu dużo piasku, naprawdę dzisiaj się nazbierałam wszystkiego na maksa dużo, więc wchodzimy do góry, o, tu już się zaczyna ten szary, tutaj mam sypialnię i teraz potrzebuję waszej pomocy, ponieważ nie jestem pewna, czy to brązowe łóżko pasuje, tutaj bo w sumie jest szara ściana, więc może lepiej zrobić po prostu białe, klasyczne, albo jakieś szare, albo czarne może łóżko, bo... No, nie wiem, chyba inaczej sobie to wyobrażałam. Myślałam, że zrobię bardziej takie, wiecie, drewniane, ale no, chyba mi nie wyszło. Więc dodajcie znać, pomóżcie mi trochę właśnie urządzać to mieszkanko. Może wiecie, co bym mogła tutaj jeszcze dodać. Na ścianę dałam takie coś i to imituje takie, wiecie, to też jest ogólnie z kwarcu i to, oj, imituje jakby taką tapetę, czajcie, nie? Tak, taki miałam pomysł, żeby właśnie za łóżkiem była taka ala tapeta, więc mega. No i niedługo właśnie
dzisiaj w sumie będziemy robili trzeci pokój. Ja powiem wam w sumie tak mniej więcej, co ja wymyśliłam. Ten pokój będzie miał w sumie pełno... Ojejku, co ja robię? Będzie miał pełno skrzynek i tu będę miała wszystkie swoje, wiecie, jakieś potrzebne rzeczy, które no na co dzień używamy. Jak będę przychodziła, żeby, wiecie, jak najszybciej je zabrać, to po prostu wchodzę po schodkach i tu są już skrzynie, będą porozstawiane. I wiecie, to będzie fajnie wyglądało, a... też będę miała wszędzie blisko, bo wiecie, na wejściu hop hop, biorę skrzynię, ze skrzyni co potrzebuję, hop hop, wychodzę do góry, no już jak chcę iść gdzieś spać, no to postaram się i wejdę po tych kilku schodkach. O, i mogę sobie zasypiać z widokiem na Bojanowice. Może w sumie się przyśpimy, a w międzyczasie, kochani, no zobaczcie, Wojtek otworzył swój sklep z koszulkami i z gadżetami różnymi, więc jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to wbijajcie koniecznie do jego sklepu. Ma super rzeczy. Ja dzisiaj mam na sobie niebieską bransoletkę Voyant Team z diamencikiem i różową. Różową w sumie cały czas noszę, no ale jestem dziewczyną, więc chyba nic dziwnego, że cały czas różowa jest ze mną. Więc wpadajcie koniecznie i dajcie znać mi, czy coś już kupiliście, czy jeszcze czekacie, czy się zastanawiacie. Jeśli się zastanawiacie, to uwierzcie, nie ma czego. Nie ma na co się zastanawiać, ponieważ to jest naprawdę super sprawa być w Voyant Team, no raczej, nie? Dobra, schodzimy na dół, pokażę wam jeszcze raz od zewnątrz i zaczniemy robić trzecie pomieszczenie. No i wszyscy się zastanawiają, po co mi trzecie pomieszczenie w sumie. No, ja przez chwilę też się zastanawiałam, ale doszłam do wniosku, że w sumie trzecie pomieszczenie będzie potrzebne, wiecie do czego? Do przepalania różnych rzeczy, do tych, wiecie, kominków takich, żeby tam było osobne pomieszczenie i wiecie, tam będzie się przepalało, tam będą właśnie jedzonko i tak dalej. To będzie takie a la kuchnia, coś w tym stylu, że po prostu tam będzie się wszystko... działo, co właśnie chodzi jeśli chodzi o przepalanie i tak dalej. Ej, w ogóle jeszcze teraz mi się przypomniało, że bo wiecie, ogólnie z tych surowców trochę mi pomógł Wojtek, więc dostałam tutaj kilka rzeczy i w sumie możemy już trochę urządzać to. To ognisko, w sumie nie wiem jak ono wygląda, ale się trochę połapiłam na to, że chcę to. O, fajne. Ale to się dymi. Bo ja to chciałam włożyć do... O nie! Węgiel drewny? O nie, zniszczyłam sobie ognisko. No dobra, ja go chciałam wsadzić do domku, ale w sumie nieważne, bo jakbym sadziła, to by był przypał. Takie coś bym chciała do sypialni włożyć i może jakieś obrazy, a może obrazy w innym pomieszczeniu. No w sumie zobaczymy. Wejdźmy najpierw do góry. Tutaj bym w narożniku postawiła. Ale w sumie ja nie mam nawet na sobie zbrojki. Trzeba będzie zrobić tu jakąś, obojętnie jaką. Ej, zobaczcie, mega to wygląda, jak tu będzie jeszcze zbrojka. Fajny, fajny ten pokoik nam wszedł. Dobra, wracajmy. Wracajmy do tego, co mieliśmy dzisiaj zrobić, czyli wychodzimy na zewnątrz i pokażę wam. Ja mniej więcej chciałam to trzecie pomieszczenie zrobić po prostu tutaj, gdzieś w tym miejscu. Tak po prostu, żeby ten domek był właśnie od długości tych schodów do końca tego, wiecie, tamtego czegoś. Do końca ściany... ostatniej ściany tego domu. Dobra, więc robimy po prostu ten trzeci jakby pokój gdzieś tutaj. Zobaczymy jak to wyjdzie. W sumie te poprzednie dwa pokoje robiłam totalnie na spontanie, więc ten też zrobię na spontanie. Bo co? Bo co? Bo co? Dobra, najpierw trzeba zabrać się za kopanie, moi drodzy, za kopanie. Czyli no pewnie zrobimy go gdzieś w tą stronę, żeby tu się wychodziło. Okej, więc niszczymy naszą przepiękną ścianę, niestety. Ale te pochodnie trzeba kłaść, bo boję się, że coś mi się tu zrespi. I oj, nikt by tego nie chciał. Ale dobra, w miarę są te pochodnie. Tutaj damy, najwyżej później się ich pozbędę. Będę w innych miejscach je przestawiała. Ale oj, boję się, że zaraz mi tu wejdą jakieś potworki. I oj, nie będzie kolorowo. Dobra, a więc robimy takie ala schody i udajemy się, no, w tą stronę, nie? Tak jak sobie ustaliliśmy. Okej.
Tylko ja szczerze... O nie, łopata, łopata. Ja wiem, łopata. Szczerze nie wiem, gdzie tu jest koniec, więc może okej. Dobra, już wiem, gdzie jest koniec. No i gdzieś tutaj zróbmy na tym poziomie nawet. Dawać mi tą ziemię. Muszę się na czymś podnosić i wiecie, ta ziemia się czasami przydaje. Na tym poziomie tak, żeby o, tutaj była już podłoga, więc tu możemy w sumie kopać. Bo chcę, żeby wiecie, to była taka spójna całość. Dobra, kopiemy. I tu będzie nasz trzeci pokoik. W sumie te pokoje nie są tak od siebie mega oddalone, ale no, myślę, że spoko to będzie wyglądało. Trzeba będzie iść do naszych skrzyneczek po jakieś, wiecie, rzeczy, surowce, żeby tutaj już można było od razu je wykańczać i robić takie wow. Bo naprawdę mi się tak podoba wnętrze tych pokoików. No, willa. A co wy na to, żeby w osobnym filmiku zrobić basen przy willi? Żeby, wiecie, tak dopieścić tą naszą budowlę? Bo ja po prostu, ja bym chciała na maksa taki basenik. Właśnie może z tej strony by się zrobiło jakieś przejście. I taki basen to by był chyba dobry pomysł, co wy na to? Ja jestem za, a jeśli wy jesteście za, zostawcie łapeczkę w górę i na pewno napiszcie w komentarzu, że chcecie basen przy willi, chcemy basen przy willi. Hashtag basen przy willi. Kto jest ze mną, ten chce też. Dobra, takie pomieszczenie chyba mi starczy, tak mi się wydaje przynajmniej. Trzeba będzie jeszcze do góry pokopać, tak żeby zrobić daszek ala. Tutaj też zrobimy. Boję się, że mi nie starczy tego piaskowca, wiecie? Serio, bo ten piaskowiec mi tyle piasku zabrał i wszystkiego, czego nazbierałam. Dobra, spokój, Kasia, będzie dobrze, będzie dobrze. Ten widok tej willi twojej cię będzie ucieszał każdego dnia. Dobra, lecimy na dół po surowce i będziemy już robić ten trzeci pokój. No tak, jak powiedzieliśmy sobie. O, właśnie idealnie w tym miejscu, no, wpadłam do fontanny. Chciałam, żeby był właśnie ten trzeci pokój, żeby on nie był aż tak widoczny, ale troszkę był. W ogóle zobaczcie, ile już ziemi nazbierałam. Tutaj są właśnie jakieś resztki. Ojejku, czy mi tego starczy? O, z tego szarego betonu chciałam zrobić ostatnią ścianę. Ej, boję się, że mi nie starczy trochę tego wszystkiego. Weźmy jeszcze kwarcowe płyty, może schody zrobimy. Zaczynam się lękać, moi mili. Żółty dywan. Ej, zróbmy tam żółty dywan, będzie śmiesznie. Dobra. Dobra, zaraz zobaczymy, czy to wyjdzie mi tak, jak chciałam. Bo naprawdę tych surowców było dużo. No ale zobaczcie, ile tutaj, w samych tych pokoikach poszło. Więc zróbmy najpierw schody. No zróbmy je z tego kwarcu, tak jak wcześniej. O, widzicie, tutaj można też w sumie to zastąpić. Tą płytę. I wstawić to. O. I tutaj. Muszę to przemyśleć. Tutaj tak tego nie widać, więc możemy zrobić tak, jak pomyślałam. Więc zróbmy tak, jak pomyślałam, czyli po prostu tak, o. I wiecie, tu będzie można wejść normalnie, a tu będzie można iść dalej. Więc podążajmy dalej tym tokiem myślenia i zróbmy superancki kolejny pokój. Okej, w sumie schody nam nie zabrały aż tyle tych produktów. Okej. Nie, dla mnie spoko. Okej. Może podłogę zrobimy tym razem białą? Zróbmy białą podłogę, jak mamy wybór. To czemu nie? Okej, tutaj trzeba... Okej. Bo boję się, że będzie to zaraz prześwitywało. O, widzicie? Dobra, zaraz pomyślimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tam i się zastanowimy nad tym. Dobra, ta podłoga wygląda spoko. To niszczymy. Niszczymy i robimy białą podłogę. Jak będzie ciemna ściana, to będzie fajnie wyglądało. Będzie tak kontrastowało. A jak zauważyliście, chyba mocno tutaj kontrastuje z wszystkim, więc... Spoko, mi się podoba.
I w ogóle, jeśli chcecie, to możemy zrobić filmik z reakcją Wojtka na tą chatę. Ja jestem ciekawa, czy on będzie zazdrosny, bo on nie ma takiej. A może okna zrobimy? Możemy jakieś okna zrobić, ale... to zaraz. Myślę, że okno zrobimy... w którymś miejscu, nie wiem jeszcze w którym. Okej. Pewnie w tym. Na to wypadło. O, fajnie wygląda nawet to. Widzicie, z tej strony muszę robić z tego piaskowca, ponieważ no cały jakby ten mój domek jest z piaskowca, więc musi to jakoś wyglądać. Czyli w widocznych na zewnątrz miejscach muszę robić ten piaskowiec. Okej. Okej, dobra. Jeśli tu bym dała szybę, tu możemy dać jeszcze ten piaskowiec. Jeśli tu bym dała szybę, a zastanowię się w sumie jeszcze z tym piaskowcem tutaj, bo może to by było taki fajny... O, nie wiem, taki fajny kontrast, ala. Dobra. A, pochodnie! Tak szybko odchodzą. Widzicie, tak to wygląda moje budowanie. To jest tylko podsadzanie się. Ej, trzeba tu pochodnie postawić szybko. Szybko, robi się ciemno. A, zaraz coś mnie tu zje. Dobra. Nic mnie nie zjadło, jestem żywa. Spoko. Jeśli ktoś się martwił, to spoko, żyję. Dobra, robimy podłogę. A może niżej zrobimy w ogóle tą podłogę? Zróbmy. Już pomyślałam, to teraz zróbmy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale zróbmy. Okej. W ogóle co tu się zadziało? Trzeba będzie to jakoś naprawić. Hop, hop. Kto nie skacze, nie gra w Minecraft. Hop, hop. Dobra, starczy nam na podłogę. Tego możemy być pewni. Ale na co nam nie starczy? Tego nigdy nie wiemy, kochani. Dobra. A ile ja mam? 64? No mam stack w sumie. Może tą ścianę uda nam się zrobić. Sprawdźmy, jak to będzie w ogóle wyglądało z tą ścianą. Hop. Hop. No mega. Jak w ogóle na to postawimy ten... Te wiecie, te... jak to się nazywa? Te piecyki. To to będzie wyglądało mega. Tak wiecie, będzie tu ponury pokój. Ale no będzie miał taki klimacik w sobie. Dobra. Robimy to. Robimy to, kochani. Dobra, to najpierw po prostu zróbmy ścianę. Wow. Będzie ciemno. Ho, ho. Podobają wam się takie ciemne klimaty? Bo ja się teraz zastanawiam, czy nie będzie za ciemno. Trzeba będzie to jakoś rozjaśnić, pewnie jasnym też sufitem. Bo inaczej to ja sobie tego nie wyobrażam, moi mili. Nie wyobrażam. Dobra. Szybko trzeba zniszczyć tą ścianę. W ogóle zgubiłam gdzieś mój mieczyk. Ej, szczerze, naprawdę nie wiem, gdzie jest mój mieczyk. Nie wiem, czy ja go zgubiłam, jak Wojtek wtedy mnie tak straszył i mnie zabił, czy... Kurczę, no nie wiem gdzie. Jeśli wiecie, gdzie zgubiłam mieczyk, dajcie znać. Bo ja nie wiem. A ja w niego ostatnio dawałam tyle tego levela, że teraz mi jest przykro, ale mam 36, jak widzicie. Więc może zróbmy sobie w końcu porządny mieczyk. Kto jest za porządnym mieczykiem dla Kati? No ja jestem za porządnym mieczykiem dla Kati. Jeśli wy też... No to dajcie znać, to zrobimy. Tu trzeba oświetlić, dobra. Okej, ej, fajny jest ten pokój. Jeśli tu jeszcze przyjdą, wiecie, te piece, tutaj będą jakieś skrzyneczki pewnie z węglem. Ja sobie to wyobrażam, po prostu ten dom ma być willą, ale użytkową, taką wiecie. Żebym po prostu mogła tu wszystko tak naprawdę robić, a żeby było mega ładne i póki co chyba wychodzi, wychodzi. Dobra. Okej, i zostało nam ostatnie pasmo. Ej, w sumie nawet fajnie to pasmo wygląda tu. No, fajnie to w sumie wygląda, ale to nic, nie obchodzi nas to. My robimy tak, jak mamy...
Nie start to me? What? Na styk. Czyli tu musimy wsadzić może... To białe wsadźmy i elo. Okej. Okay. No i wygląda to, moi mili, tak. No mega, ale... Tu tak coś się stało. Nie wiem. Ale ogólnie no wygląda to wow. Dobra, trzeba iść po... chyba... Po szkło jakieś, ale nie wiem, czy mi się nie skończyło. Musimy iść po piasek. Ja już mam dość dzisiaj kopania piasku. Uwierzcie, mam dość, ale zobaczmy, jak to wygląda z zewnątrz. O, tak. To wygląda mega. Tylko nie wiem, czy takie duże okno w sumie robić. Chyba tak, chyba tak. Ale najpierw idziemy po piasek. Trzeba troszkę piasku. Gdyby co, ja tego piasku całego nie zbierałam tutaj, bo wiem, że tutaj już po prostu za dużo widziałam, ale teraz na te kilka szyb to no nie opłaca nam się iść na żadną przygodę. Ale możemy zrobić jakąś przygodę niedługo. Kto za... Ja bym chciała się przejść w ogóle. Dawno nie byliśmy na przygodzie. W ogóle mi napisaliście, że dawno nic nie budowałam. A co byście chcieli, żebym ja budowała? Napiszcie mi, co mam zbudować jeszcze w Wojanowicach, a ja to zrobię, obiecuję, zrobię to. Jeśli będzie jakiś super pomysł, to będziemy budować. Więc możecie tutaj w komentarzu teraz napisać, macie teraz chwilę, żeby napisać, co mam zrobić właśnie w Wojanowicach nowego, jaką budowlę, bo w sumie moja willa już będzie, mój dom, domek chcieliście mój własny, bo no ten poprzedni dostałam od Wojtka, więc bez sensu w sumie trochę, że cały czas bym w nim mieszkała, skoro on był przeznaczony dla villagerów i cały czas jakiś villager mi spał w tym domku, czajcie? Trzeba będzie moją tajną bazę w ogóle przenieść, robimy nową tajną bazę. Kto za? Kto za? Ja jestem za. Dobra. Przetopmy ten piasek i zrobimy po prostu szyby za chwilkę. O, mam jeszcze obrazy, to może chodźmy. Właśnie, a to się robiło z bruku, nie? Ja po prostu zapominam. Zobaczcie ile... w ogóle was tu dawno nie było. Zobaczcie jakie skrzyneczki dołożyłam. To muszę przestawić gdzieś, tak ją zrobiłam po prostu. Ale zobaczcie, no naprawdę, naprawdę dużo się tu dzieje. Dużo skrzyneczek doszło. Bo zaczęłam w ogóle wszystko ładnie układać. Zobaczcie, tu jest pszenica, trzcina cukrowa i tak dalej. I wszystko ma swoje miejsce. Tak jak przystało. No, na porządny schowek. Tak samo właśnie spróbujemy przenieść coś takiego do mojej nowej chaty, mojej willi. Trzeba zobaczyć właśnie, jak Wojtek zareaguje na tą willę. Kurczę, no, jak się robiło to szkło? Ja przed chwilą coś robiłam i zapominam, bo już dzisiaj tyle rzeczy zrobiłam. Aha, w tą stronę. Dobra, to potrzebuję 6. Gimi, 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 gimi. Okej, dobra, i wyszło mi 16 szyb, więc lecimy. Lecimy. Szybciutko dokończyć nasze pomieszczenie. Zaraz zrobimy tam też piecyki. No i dajcie mi znać, jak jeszcze mogę urządzić w sumie ten tą chatkę moją. Czego tu brakuje, a co wam się na przykład podoba, bo możecie mi też dać znać, co wam się podoba najbardziej w tym domu. Wow, wow, au, 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 to już nie jest takie fajne, to już mi się nie podoba. Robimy daszek szybko, bo tak nie może być, moi mili, taki piękny dom z takim brzydkim dachem. Nie, nie u Kati, nie u Kati, dobra. Szybciutko ten bruk zniszczmy. Ej, będziemy mieli już bruk? W sumie może już będziemy mieli bruk na zrobienie tego. Na zrobienie piecyków. Tu robimy jasny, trzeba to jakoś... O nie. No nie, trzeba będzie zrobić z piaskowca, bo nie starczyło nam. Smutek. Smutek, kiedy wszystko się kończy. Nie. Nie! O nie! Teraz muszę to kopać tak. Ja nie idę teraz po żadną siekierkę. Ja wiem, że się tym nie kopię. Ale teraz po prostu nie, nie, nie. Muszę to wykopać. Jej! Jeszcze trzy! Jeszcze trzy! Jeszcze trzy! Trzymamy kciuki. Woo! Jeszcze dwa!
Jeszcze dwa. W ogóle przesunę trochę tą kamerkę. O, lepiej. Jeszcze dwa. Jej! Co to było? Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Woo! Ale się super bawię. Jeszcze jeden. Siema. Dobra, w końcu już nie mogę popełnić żadnego błędu. Żadnego. Jak popełnię błąd, to jestem po prostu sobą. Nie no, żartuję, dobra. Wszystko trzeba poukładać. Wow, wyszło nam, kochani. Tutaj możemy zrobić jeszcze coś w tym stylu, żeby nie było nagle tak... nie wyszło nam. Dobra, żeby nie było takiej nagle przepaści. No to i to jeszcze usunę, ale reszta wygląda... Co ja robię? Klikam niepotrzebnie, muszę to zniszczyć. Jeszcze raz. Jeszcze jeden. Ja wiem, że tego się nie robi nożem, ale po prostu nie chcę mi się teraz iść tego robić. Bo nimbym poszła do mojego schowka, znalazła żelazo, bla bla bla, to też zniszczmy. A nie mam tu zapasowej. Ej, czekajcie, że dzisiaj chyba z 3 siekierki zużyłam? Nie siekierki, kilofy. 3 kilofy, czajcie to? Czy ktoś z was grając jeden dzień zużył 3 kilofy? Ja się pytam, 3 kilofy? Przecież to jest dużo, bardzo dużo. Nie no, dobra, już się nie denerwuję. Szybko to kończymy, idziemy robić piecyki. Okej, no teraz to wygląda lepiej. Idziemy szybko robić piecyk. Jej, zakręcone schody normalnie zaraz niedobrze nam się będzie robiło. Okej, bierzemy bruk. Wziąłam tu sobie wszystko, co możemy potrzebować. Tak się robiło piecyk? Dobra, robimy. Jazda z piecykami. Weźmy po 6 im dajmy. Okej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, za mało. Tam ma być serio, paruwa. Okej. Teraz będzie wystarczająco. Idziemy. Bo wiecie co? Jak się... To się tak mówi. Villager tu wszedł? O nie, panie villagerze. To nie dla pana. Pan ma swoją willę. Proszę nie wchodzić. Nieupoważniony wstęp zbroniony. Czyli villagerowi. No i nie pamiętam co... O nie, one będą latały, bo... Czajcie, bo ta podłoga. Ej, nie starczy mi, żeby zrobić. O nie. One będą latały, kochani. Chyba, że zrobimy coś takiego. O, znowu, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Zawsze położę coś gdzieś, gdzie nie ma leżeć. Naprawdę, nie, po prostu. Wiecie dlaczego? Bo, o. Dlatego, że tutaj jest ten połówka taka tego klocka i no po prostu się inaczej nie da. Ale myślę, że to wygląda spoko. Jeszcze jak tu dodamy i z tej strony zrobimy to samo. O, mega. I tu będzie skrzynia z węglem, a tutaj na przykład skrzynia z jedzeniem albo z czymś takim. Więc myślę, że spoko, spoko. Fajnie wygląda to. Tu możemy zrobić coś takiego, żeby oddzielić to. Okej. Ale to wygląda fany. Ej, no czemu tu nie mogę postawić? O co chodzi, skoro to jest taki półklocek, a nie mogę postawić? Czemu, kochani, tu nie mogę postawić żadnego klocka? A tu na przykład bym mogła już. Nie wiem. Tell me why! Bo jestem ciekawa. Tu jeszcze położę te dwa kwarcowe chyba. I będzie spoko. Dobra, kochani, zobaczcie, jak to się prezentuje. Aż muszę coś zjeść. Aż muszę sobie zrobić amu-amu. Zjemy coś. No i jeśli chcecie filmik z przeprowadzki, jak będę wszystko przenosiła, się tutaj zagaszczała jakby i oddawała w sumie... No tamten domek Wojtkowicz, z podziękowaniami oczywiście, bo bardzo długo byłam w tym domku. No sami widzieliście, ile w tym domku już przeżyliśmy.
Więc jeśli chcecie, żebym właśnie coś takiego zrobiła, to dajcie znać. No i jeśli chcecie reakcję mojego chłopaka na moją willę, to też dajcie znać w komentarzu. Ja bym jeszcze chętnie zrobiła basen, tam właśnie, gdzie ten villager stoi, od tej strony bym zrobiła basen i wiecie, to była już taka wypasiona willa. Ja ją jeszcze trochę urządzę. Możecie mi w sumie pomóc w pomysłach na urządzenie tego. Ja tam postawiam pewnie jakieś obrazy, jakieś takie inne pierdołki, duperele i tak dalej. I chyba będzie w porządku, mi się mega podoba, chyba jeszcze takiego domku. No w Bojanowicach nie mamy, nie. Nie, moja willa jest chyba pierwsza z takich, ale no wiecie, to nie jest jakiś super, nie jest super bogata willa, no bo to jest z piaskowca, no zobaczcie, no kurczę. Naprawdę da się zrobić z niczego coś, więc no jedyne co, to ten beton się ciężko robi, ale naprawdę jeśli macie wszystko na niego, to się robi łatwo i w dużych ilościach, więc spoko. Ja trochę właśnie zrobiłam, popróbowałam, więc kochani, trzymajcie się, buziaki, dawajcie znać w komentarzach o wszystko, co was pytałam. No i trzymajcie się do następnego razu. Pa, pa! Hejcia!